Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Xeonis i witam was w najnowszym odcinku z serii Zagrajmy w Farmers Dynasty. Widzowie, kochani moi, jak możecie zauważyć, mam tutaj rybki. Tak, połowiłem sobie troszkę rybek przed tutaj odcinkiem, bo nie chciałem was zanudzać. Ogólnie okazało się, że coraz więcej ludzi tutaj przychodzi dookoła i... Kurde, jestem troszkę zniesmaczony. Teraz tak, chciałbym sobie sprawdzić, jak to wygląda, kiedy używa się przecinaka. Czy to jest po prostu chodzenie z przecinakiem? Chyba tak, to jest po prostu chyba chodzenie z przecinakiem, zgadłem? Tak jest, to jest chodzenie z przecinakiem i cięcie trawy. Ogólmy tą trawę tutaj troszkę. Żeby była ładnie przystrzyżona. Kierwancka. Te chwaszczory trzeba ogolić. Chociaż w sumie pszczółkom bym zostawił tutaj te kwiatki. Niepotrzebnie je uciąłem. Ogólmy sobie chociaż kawałek tutaj. I zaraz pójdziemy robić questa. Czy jest jakaś możliwość, żebym ja nie musiał chodzić z ekranem do ziemi? Chyba nie ma. Tutaj pominąłem krzaczek. Cie, kuźwa! A czy jak będę sprintował, to ci działa? Chyba nie. Dobra, jedyne co musimy zrobić, to wygolić tutaj ładnie, żeby... Ja bym psa kupił chyba, wiecie? Ja bym chyba psa kupił. Jebać kota, nie lubię kotów, jestem psiarzem. Bo musimy znaleźć, jak tu się kupuje psa i ile to kosztuje, bo jeśli to kosztuje za dużo, to będzie przypał. Chyba, że mogę adoptować tego burka tutaj sprzed płotu. To też by było spoko, gdyby można było sobie takiego burka sprzed płotu wziąć. Nie wiem, po co ja tak golę. A, bo miałem dostęp do budy po prostu wygolić. Żeby ładnie wyglądało. No tak. Dobra, jest git. Jak widzicie, widzowie, już tu trochę wygoliliśmy. No ale nie będę marnował całego odcinka na golenie, kurde, trawy. Bo tutaj jest od cholery tego. Ja to zrobię chyba poza odcinkiem, żeby nie było. Ogólnie tutaj coraz więcej ludzi. Ty frajer w moim łowisku łowi. Czekajcie, aż idę się zagadać do niego. Co on tu kurwa robi? O, nie, nie, nie. Koleżko? Jak talk later? Hello there. Good afternoon. Kim ty jesteś? Would you have any? It is easy. You plow, cultivate, sow, and wait for crops to grow. Trzy najnowsze wiadomości. O. Someone new around, but haven't seen it. Aha. Kurwa. Yes, I love it here. Punkty społeczne 20. Aha. This is a yes. I. Thanks. Czyli przez to, że z nim pogadałem, dostałem punkty społeczne, które przekładają się na to, jak bardzo mnie lubią na wsi. Interesujące. No dobra, ale koniec końców, wróćmy sobie teraz tutaj. I tu jest burek. Czy on nie żyje? Nie, mówcie, że burek nie żyje. Co to jest? Co to ma znaczyć? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Coś z tym burkiem jest nie tak. A nie, żyje. Cześć, piesiu. Zaraz go, kurde, ukradnę. Kiełbasę masz na sprzedanie? Sure. Czy masz jakąś kiełbę na sprzedanie? Czy on ma jakąś kiełbasę na sprzedanie? Chyba nie. Szkoda. No dobra, sprzedajmy tu wszystko, co on ma. I tyle. Dobra, te dwie rzeczy musimy sobie zachować, bo one się przydadzą. I teraz udamy się do jakiegoś najbliższego questa w sumie. Myśmy się udali. Gdzie tu jest najbliższy kwestior, jaki... O Jezu, Jezus Maria. Trochę się tego namnożyło tutaj, z tego co widzę. Ale questów żadnych nie widzę. To jest interesujące. Ostatnio jak sprawdzaliśmy, to w poprzednim odcinku chyba były questy. A teraz ich nagle nie ma. Czekajcie, może to jest, chodzi o godzinę, która jest? Która jest godzina? Pomoc drogową, statystyki farmy. A, pomoc drogową można wezwać. Czyli następnym razem, jak się gdzieś uklinuję, to mogę wezwać po prostu pomoc drogową. No dobra, ale koniec końców potrzebujemy jakiejś roboty. Czy nikt nie chce nam dać tutaj robocizny? No chyba nikt.
Czy jest tu jakaś możliwość, żeby sprawdzić, która jest godzina? Dobra, wiecie co? Cholipka. Jebać. Jebać. Zróbmy tak. A chyba dlatego, że już jest wieczór. To możliwe, że dlatego. Dlatego w takim razie weźmiemy sobie ścinarkę. Zgolimy to całe gówno tutaj. I idziemy w kimę. Ciekawe, czy to jest zależne od pory dnia. To, że oni mają questa, czy nie. No, zgolisz się? Petunie zostawimy. Dziadzie się napracował z petuniami. Czemu mi tutaj na betonie rośnie? Coraz lepiej wygląda ta farma nasza, kochana. Ja tutaj oczywiście zajmuję się bardziej uprawą, niż uprawą zajmuję się zwierzakami. Bo wydaje mi się to lepszym pomysłem. O Boże, tu są kwiatki. Ale jak zgolę trawę, to zgolę też kwiatki, nie? Tak, dokładnie tak. Dobra, na razie zagulmy sobie to tak, żeby to wyglądało w miarę okej. Okej. Dobra. Mamy już poletko małe wygulone, teraz chodźmy spać i może dostaniemy jakiegoś questa, jak nie, to będzie trochę przypał, bo zmarnowałem czas. Tutaj jest łóżko. I zaraz będziemy szukać jakiejś lochy. Widzowie, lochy. Słuchajcie, że sprawdzę sobie tylko, co tu jest. No dobra, 6 rano i teraz sprawdźmy, czy są jakieś questy dookoła. Są questy, czy to jest zależne od pory dnia? Aha. Dobra, zaoraj pole, obszar 3 hektary. Coś tu jest? Napraw jeden z budynków. Czy jest tu coś jeszcze? Porozmawiaj z Frankiem, bo jednego z gospodarstw stoi stary rozrzutnik obornika. Okej. Okay. Pójdziemy do Becky. W dniu dzisiejszym, bo ma przyczepę. Przyczepa wydaje mi się zajebista. No i mamy 6 rano, proszę państwa. Czyli to jednak jest zależne od pory dnia. Kurde, bale, nie spodziewałem się po tej grze, że jest tutaj wprowadzonego coś takiego jak zależność od pory dnia. W sumie zamknijmy to, żeby nam kuraczki nie uciekły. Nie wiem, czy to jest też możliwe, ale chyba nie uciekają kurczaki. No i dobra. Jaja. Uj, dużo jaj dzisiaj będzie. Od razu sprzedamy to. Od razu to opchniemy. Wszystko. Trochę tego jest, 24 sztuki. Kurki na siebie zarabiają, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, że kury na siebie zarabiają. A i nie, dzisiaj doga spróbujemy jakiegoś ogarnąć. Tylko najpierw przetwórzmy jajka. Przetwórzmy jajeczka. Tutaj już widzicie elegancja, Francja. Pogolone. Otwarte drzwi, bo nikt tu na wsi nie spróbuje się z takim motherfuckerem jak ja. Dobra. Szybkie 22 jajka, 22 jajka. To idziemy teraz sprzedać po części. Ja mam jeszcze więcej. O kurde, czyli mam 24, czyli 22 to jest chyba... Albo źle nacisnąłem. Chyba źle nacisnąłem po prostu. Tak jest, chyba źle nacisnąłem. No dobra. Przetwórzmy sobie to jeszcze. Będziemy mieli 23 łącznie. Zostawimy sobie 2 jajka na dzisiaj. Jakby nam postać zgłodniała jakimś cudem. Znaczy, no na pewno nam zgłodnieje. Ale hajs się zarabia, proszę państwa. Myślałem, że będzie dużo ciężej z tym hajsem. Jak sobie już tak popatrzyłem na te grzyby. Ale sfrajerzyliśmy się strasznie, widzowie. Sfrajerzyliśmy się. Można było tyle zarobić na tych grzybach i tych innych rzeczach, jakbym wiedział, że można to przetworzyć. No nic, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, prawda? No, mogę wysiąść? A, nie mogłem, bo blokowało mi wyjście, okej. Okay. Pohandlujmy i teraz sprzedajmy tutaj z 21. O, 2 jajka nam wystarczą, tutaj takie sporo warte. 480 euro już mamy. Spoko, wydaje mi się, że to jest fajna kwota. Natomiast może jeszcze sprawdzę sobie tylko, bo tutaj jest dużo rzeczy się pojawiło. Jest tu kościół, jest tu kawiarnia, kawa w ręku, miejsce relaksu, dworzec, posterunek, skład budowlany. Mm.
No nic, no pojedziemy sobie do tej tutaj baby, O'Hear, do Bełki. Ma przyczepę, którą nam potrzeba. Jeśli ktoś to ogląda, ktoś to... Kurwa! No co za frajer. Pojebany jesteś! Patrz co za frajer! Będzie pchał pick-upa! Ty kurwo! Największy absurd tej gry! Jesus, Reksiu. Trzeba Reksiowi jakieś amciu dać, nie? Fuuu, lipka. Ale mnie frajerzy zrobili. Zakup pola, a za ile? 19 tysięcy euro? Ziemia niczyja tak zwana. Jeju. No dobra, przejedźmy się do Becky, zobaczmy, czy ona ma dla nas jakiegoś questa. Tutaj może jakieś grzyby przy okazji znajdę. Te pole też można zakupić. Tak jest. Czyli poniżej polu mogę sobie jeździć bez problemu. Tutaj jest 1 hektara, fajnie. Można to będzie zakupić za jakiś czas. Bo to po 19 tysięcy to trochę boli. Żeby tylko nas pociąg nie pierdzielnął. Przy pierwszej lepszej okazji. Dobra, tak czy siak. Musimy przejechać troszkę... ulicą by się przydało przejechać, ale ja tutaj jak widać... polne drogi to moje... moje tutaj... motto, jeżdżenie polnymi drogami. Benzyna. Tam, na razie nam benzyna niepotrzebna, mamy jeszcze sporo benzyny. W aucie 87. Jezus Maria, ilu was tu jest? Więcej was matka nie miała. Może my powinniśmy serio się teraz na dupy przerzucić? Szukać sobie jakiś... Co ty robisz na środku ulicy? Jebnięty jesteś! Care to talk? Hello. Would you do? I am not. The few. Thank. Złaź z tej drogi, frajerze! Bo ci po polu przejadę. Co za ludzie? Staną na środku drogi i będzie jak motherfucker jakiś. Ajajaj. Newfields. Okej, okay, czyli jakaś nowa lokacja. Dobra, teraz ciekawi mnie, co musielibyśmy dla niej zrobić za tą starą przyczepę. Przydałaby się ta stara przyczepa, mógłbym chyba sprzedawać zboże dzięki temu, które już nagromadziliśmy. Tracisz trochę zapasów ze spiżarni, kot może ci trzymać myszy. No właśnie, wiem, że kot mi pomoże, bo pisaliście w komentarzu, ale nie wiem skąd wziąć tego kota. No właśnie, jadę do tej typiary. Jadę do tej typiary. Becky. Becky Beckenbauer. Hej, maleńka. Hej, maleńka. And there's so many things to be done. Well, perhaps I can help. I'm looking for work. And you don't work for nothing, do you? Sorry, can't afford new workers. So what about this old hay trailer? I could use it as a payment. Huh, if you say so. But it don't come too cheap. I need this barn and greenhouses fixed. What do you say? Spoko. Stadoła i greenhouse. Dobra, zacznijmy od stadoły może. Stadoła wygląda na pierwszy budynek. Aktualizacja. Praca do Becky. No dobra, załatwmy ten budynek szybciutko. Żeby nie było. Kurwancka widzowie. Tutaj o, jedziemy z tym, kurwa. Szpachlowanie cały dzień. Za parę odcinków zaczniemy szukać żony. Rolnik potrzebuje żony. No, co innego mogę powiedzieć. Becky? Nie. Ale pamiętacie tą typiarę, co u niej szklarnie robiliśmy? O kurwańska. Ją to będzie trzeba wyrwać. Ona jeszcze dziana jest, bo ma dwie szklarnie. Trzy szklarnie i kurnik. Nikt nie może mieć kurnika poza mną na wsi.
Dobra, czy jeszcze tu zostało coś na dole? Chyba na dole nie. Natomiast w środku może być troszeczkę roboty. W środku też nie ma roboty, tylko dach. Ej, to szybko pójdzie. To akurat szybko pójdzie. Dobra, tutaj jest... Bez drabinki. Serio? Gdzie jest drabina? O, jest z drabiną zaraz. O, jest z drabiną. Jest drabinka, więc zabierzmy to szybko. Nie będę mordował na nią jakiegoś rusztowania, halo. Aż za tyle to mi nie płacisz. Ty babo. Dobra, załatwmy jeszcze tutaj stare dechy. I załatwmy tu szybciutko tego daszka kochanego. I w dzisiejszym odcinku będziemy mieli przyczepę kurwanską. To zajebista sprawa, nie? Tylko będę musiał sobie po nią ciągnikiem wrócić, ale to zrobię poza odcinkiem. Napiszcie w komentarzu, gdzie mam szukać kurwa jebanych tych kotów i psów. Ja chcę bardziej psa. Znaczy wiem, że kot potrzebny jest do tego. Ale no, ja chcę psa bardziej niż kota. Jestem psiarzem, okej? Okay? Dobra, stodoła już prawie naprawiona. Zostało nam jeszcze tylko dwie, trzy dachówki. Dwa, trzy kawałki dachu znaczy się. I ogólnie też jeszcze chcę was zapytać. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście serię taką bardziej pogadankową z jakiejś gry online, na przykład, nie wiem, Metin czy World of Warcraft. Coś takiego. Dajcie znać, to postaram się coś takiego wykombinować. Dobra, napraw ostatni budynek, czyli szklarnia. Co? Ta szklarnia jest trzy razy większa od mojej szklarni. To jest to całe, co ja muszę naprawić. O, ja pierdolę. No dobra, widzowie. No to chyba zrobimy to poza odcinkiem. Bo tego jest od chuła, że tak to powiem. Zresztą szklarnia mi rok zajmie za naprawienie tego. A może nie? Może nie będzie tak źle z tą szklarnią. Naprawmy ile się da. Będziecie mieli 20-minutowy odcinek najwyżej. Trudno. Miały być troszeczkę krótsze. Będzie kurwa jeden dłuższy, bo... Jak widzicie, dużo roboty na tej farmie jest. Niestety. A ciekawi mnie, że będą jeszcze jakieś inne questy, czyli na przykład quest typu weź ogól mi tutaj, znaczy zetnij mi trawę w ogródku, czy posadź kwiatki, czy coś w tym stylu. Fajnie by było, gdyby było takie zróżnicowanie, bo na chwilę obecną jedyne questy, jakie robimy, to jest właśnie idź napraw budynek, idź zaoraj pole, idź napraw budynek, idź zaoraj pole. No tak średnio bym powiedział, na chwilę obecną z tymi questami, bo są strasznie powtarzalne, ale to może się rozkręci, bo jesteśmy koniec końców jeszcze na samym początku gry. Tak czy siak musimy zacząć orientować się, która laska jest najlepsza na wsi, no bo musimy ogarnąć żonkę. Będziemy romantyki, już mamy 400 euro. Zarobki się fajne już plusują, bo możemy łowić ryby, możemy, kurde, nie dość, że łowić ryby, to jeszcze mamy stały dochód z jajek, prawda? I ciekawi mnie, czy żona będzie wnosić do gospodarstwa jakieś wartości w kontekście... o Jezu, tu jeszcze podłoga. Czy będzie wnosić jakieś wartości typu... No, ja będę gotować, zbierać jajka itp. itd. To by było mega ciekawe. Jestem już... Czy kurde bele... Strasznie podekscytowany, jak sobie o tym myślę. Bo jeśli to tak będzie działać, to jest naprawdę warto. No i będzie trzeba się gdzieś... Będzie trzeba starać o potomka, prawda? Żeby nie było. A coraz mniej już zostało nam do roboty tutaj. Tutaj jeszcze dach, tutaj jeszcze dach, tutaj jeszcze te pierdółki, te stoły. Okej. Okay. Let's go. Bo trochę tej roboty jest, ale dobra, mamy za to przyczepę z Afriko, to jest ważne. Przyczepa nam pomoże sprzedać teraz pszenicę. Ale teraz pytanie do was, widzowie, jeśli wiecie, gdzie ja kurwa mogę sprzedać pszenicę?
Proszę mi powiedzieć, gdzie ja mogę sprzedać pszenicę, bo to jest masakra, bo ja nie wiem. Możecie napisać albo w komentarzu, albo napisać do mnie na PW. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. No dobra, już jesteśmy coraz bliżej końca tego questa. I widzę, że opłaca się je robić, bo robienie questów sprawia, że więcej questów nam się odblokowywuje. Czy my podłogę jeszcze jakoś musimy naprawić? Podłogi już raczej nie, została nam chyba tylko góra. Okej. Jak góra, to luzik. Góra i stół. Stoły. No i oczywiście, czy chcielibyście zobaczyć Farmera 2 na premierę? Farmer Dynasty 2 na premierę może być naprawdę mega fajną grą. Szczególnie jeśli polepszą troszeczkę urozmaicą rozgrywkę, na zasadzie zrobią ładniejsze animacje, zrobią to troszeczkę bardziej ciekawsze, no i jeśli rozbudują troszeczkę mechanikę tej gry, bo ona jest troszeczkę monotonna, ale i tak jest to mega fajne, bo kurde, taka luźna serijka. Becky, przynieś piwo, bo pierdolę, kurwa. Pić mi się chce. Ciekawe, czy można chlew. Chmielarnię otworzyć, kurwa, no. A do tego chyba jest potrzebna DLC. Dobra, czy jeszcze nam to coś zostało? No nie widzę, żeby nam coś zostało. Musiało coś zostać, bo jeszcze mi questa nie zaliczyło. No gdzie tu jeszcze coś? Wszystko zrobiłem. Jak szef. Chyba, że tutaj jeszcze coś na dachu musi być. Bo to jest jedna opcja, która mi zostaje tak naprawdę. Dobra, jest tutaj wejście na górę. Jest tu coś, co mi się jeszcze podświetla? Jest. Nie, to jest po prostu czerwone. Beczki! Bo ja zrobiłem to. Co? Scam! Dobra, widzowie, ja zakończę tutaj ten odcinek. Postaram się znaleźć, co ja tutaj mogłem pominąć. Poza odcinkiem. I najwyżej skończę to sam. Tak więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Gdzie to kurwa jest? No i co? No to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się bawiliście dobrze. Trzymajcie się. Do następnego. Ciao.